Witam bardzo serdecznie mojego Państwa gościa, księdza Andrzeja Maślejaka, proboszcza parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 9 lutego odbyło się 40-godzinne nabożeństwo w Joliet z okazji Roku Ożywienia Życia Eucharystycznego. Ksiądz wygłosił kazanie na ten temat. Przybyło bardzo dużo naszej Polonii. Bardzo proszę więcej opowiedzieć nam na ten temat. Moi drodzy, przeżywamy właśnie obecnie Rok Eucharystycznego Ożywienia. I diecezja Joliet, do której należy parafia Bożego Miłosierdzia w Lombard na przedmieściach Chicago, zorganizowała 40-godzinne nabożeństwo. Poproszono nas, aby jedna godzina tego nabożeństwa była w języku polskim. W tym to też dniu katedra w diecezji Joliet wypełniła się Polakami. Oto myśli wypowiedziane na temat Eucharystii w czasie tego nabożeństwa. Jesteśmy zgromadzeni tutaj w katedrze w Joliet na 40-godzinnym nabożeństwie z okazji Roku Ożywienia Życia Eucharystycznego. Oto nasza polska godzina tu w katedrze, aby uczcić Jezusa obecnego w Eucharystii. A Eucharystia jest naszym skarbem. A Eucharystia jest największą tajemnicą naszej wiary. A Eucharystia jest również naszym ratunkiem. Dlaczego tak mówimy, że Eucharystia jest ratunkiem dla Kościoła katolickiego? Bracia i siostry, o tym nam powiedział święty Jan Bosko. Czy pamiętacie wizję świętego Jana Bosko? Jest straszna bitwa na morzu. Okręt papieski, czyli Kościół, jest atakowany przez okręty nieprzyjacielskie. W oddali okręt papieski zobaczył dwie kolumny. Kolumnę Eucharystii i kolumnę, na szczycie której stała postać Matki Najświętszej. Kiedy okręt papieski skierował się w stronę tych kolumn, przyszło zwycięstwo, przyszedł ratunek. Wszystkie okręty nieprzyjacielskie zostały zatopione i okręt papieski został uratowany. Wymowa wizji jest bardzo jasna. Ratunkiem dla Kościoła katolickiego jest Eucharystia, czyli wiara w żywą obecność Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela pod postacią chleba i wina oraz Matka Najświętsza. W Księdze Powtórzonego Prawa słyszeliśmy, że kiedy Izraelici szli przez pustynię przez 40 lat, to co było dla nich ratunkiem? Tym ratunkiem była manna. My wiemy, że manna była zapowiedzią Eucharystii. Bóg Izraelitom dał pokarm z nieba. Bóg nam, katolikom, daje również chleb z nieba, a tym chlebem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego Jezus woła w Ewangelii: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja mu dam, jest moje ciało za życie świata. I dalej Jezus stawia warunek: jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jakiego życia? Duchowego życia, Bożego życia. Jezus mówi: nie będziecie mieli wiecznego życia. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy teraz trochę głębiej na Eucharystię. Czym ona jest dla człowieka? Co wiemy o Eucharystii od ludzi świętych? Aniołowie w niebie zazdroszczą nam dwóch rzeczy: Eucharystii i cierpienia. Nie tak dawno wysłałem jednej z moich parafianek film o objawieniach Matki Boskiej w Garabandal w Hiszpanii. Po oglądnięciu tego filmu napisała do mnie: czytałam o tych dzieciach ze 25 lat temu, więc nie było to dla mnie zupełnie obce. Tyle osób znam, co przestało chodzić do kościoła. Modlę się za nich, ale nie mam słów,
jak ich przynaglić do powrócenia. Garstka z rodziny została, co chodzi co tydzień albo częściej. Oto sytuacja duchowa naszych rodzin. Przestali praktykować swoją wiarę. Jak ożywić ich wiarę? By odpowiedzieli na Bożą miłość. Myślę, że potrzeba świadectwa naszej wiary. Dlatego posłuchajmy przykładów ludzi, którzy cenią sobie wartość Eucharystii. Debora Sianorzęcka jest autorką takich książek jak Tamar, Rahab, Eliasz, Hagar. Z zawodu jest psychologiem zajmującym się ludźmi uzależnionymi i o sobie pisze tak. Jestem uzależniona od Eucharystii. Potrzebuję Boga bardziej niż powietrza. Wiem, że to łaska. To wcale nie jest tak, że to mnie jako pierwszej zależy na Eucharystii i że to ja sama zabiegam o to, by mi jej nie zabrakło każdego dnia. To On, Jezus, zabiega o mnie. Ale nie tylko o mnie. On zabiega o każdego z nas. Myślę, że nikt z ludzi kiedyś, gdy już spotkamy Jezusa twarzą w twarz, nie będzie mógł powiedzieć, że nie był przez Niego zaproszony na ucztę. On wychodzi po nas niczym na rozstajne drogi i mówi: widzę, że jesteś głodny. Widzę, że jesteś chory. Widzę, że cierpisz. Przyjdź. Chcę cię nakarmić sobą. Otrzymałam świadomość, że za każdym razem, gdy przekraczam próg kościoła, czuję, że to mój dom, w którym mogę otrzymać wszystko to, co najlepsze. To, co daje mi życie. Ciało i krew mojego Boga. Kto może zwykły kawałek chleba i trochę wina przemienić w ciało Boga, które nadaje sens życiu? Eucharystia ratuje mi życie. Jestem tego pewna. Bez niej mnie nie ma. Bardzo serio biorę do siebie słowa Jezusa, kiedy mówi: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jeśli On mówi, że bez ciała i krwi nie będzie we mnie życia, to znaczy, że to prawda. A teraz kolejny przykład. Stanisław Kozrybnika. Na pytanie, dlaczego każdego dnia widać go na mszy świętej w kościele, odpowiada, że msza święta przypomina mu spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Po pierwsze, było to w południe, w samym centrum dnia. To mi uświadamia, że Eucharystia powinna być również w samym centrum dnia. Po drugie, Samarytanka przy studni dowiedziała się prawdy o sobie. Ja też w czasie liturgii słowa dowiaduję się prawdy o sobie. A po trzecie, Samarytanka przyszła do studni po to, aby napić się wody. A w końcu było tak, że po spotkaniu z Jezusem zostawiła dzban i poszła, by przyprowadzić innych. Patrząc po ludzku, straciła. Wróciła do domu bez dzbana. Przyszła przecież po wodę. Tak wygląda msza święta widziana z zewnątrz. Chłopie, tracisz tylko czas. Mógłbyś robić coś innego. Zobacz, tyle jest do zrobienia. A w rzeczywistości duchowej to najważniejsze spotkanie dnia. Nic nie tracisz, ale zyskujesz. Co więcej, jak Samarytanka mogę wrócić do domu, do wspólnoty, by dawać świadectwo i przyprowadzać do Jezusa innych. I ostatnie świadectwo Edyty z Chorzowa. Mam świadomość, że zazdroszczą mi nawet aniołowie, bo nie mogą być tak blisko. Spożywam ciało Boga i jednoczę się z Nim. Nie ma większej bliskości. Często mam niemal fizyczne doświadczenie
że Jezus wypełnia mnie swoją obecnością aż po brzegi. Leczy mnie, karmi sobą i dodaje mi sił. To nie jest metafora. Niedawno miałam doświadczenie bardzo ciężkiej choroby. Musiałam brać chemię. Początkowo zastanawiałam się, jak przejdę tę drogę, czy się nie rozsypię. Byłam często bezradna, wyczerpana i przybita. Ale wtedy przychodziły mi myśli, że pomimo słabości mam iść na Eucharystię. Decydowałam, że pójdę na mszę. I działo się coś niesamowitego. Po spożyciu komunii wracały mi siły, ból ustępował i wracał pokój serca. Ulatywał lęk. Wracałam do domu lżejsza, mocniejsza na duchu i na ciele. Tak było przez całe leczenie. To codzienna msza święta sprawiła, że chemioterapią przeszłam łagodnie. Jezus Eucharystyczny zwycięża we mnie lęk i daje samozaparcie. Wierzę, że mnie uzdrowił i uzdrawia w każdej Eucharystii. W Jego ranach jest moje zdrowie. Bardzo dotykają mnie słowa świętego Jana Bosko. Komunia nie jest dla świętych, ale dla tych, którzy chcą stać się świętymi. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. Drodzy bracia i siostry, z tych przykładów wynika jeden wniosek. Człowiek bez Eucharystii jest martwy. Człowiek bez oddania czci Jezusowi obecnemu pod postacią chleba i wina jest martwy. Świat bez Chrystusa, bez Jego obecności będzie martwy. Dlatego Kościół zawsze będzie dążył do ożywienia naszej eucharystycznej wiary. Kardynał Sara o współczesnym katoliku napisał, że zachowuje się tak jak Piotr tuż przed męką Chrystusa. Współczesny katolik zapiera się Chrystusa i mówi tak jak Piotr. Nie znam go albo nie chcę go znać. Czy człowiek, który mówi, że nie chce znać Chrystusa, przyjdzie na Eucharystię? Dlaczego kościoły stają się puste? Bo ludzie mówią, że nie chcą znać Chrystusa, że jest im niepotrzebna Jego miłość, że jest im niepotrzebne Jego przelanie krwi. Czy naprawdę niepotrzebna ci jest Jezusowa miłość? A Jezus spojrzał na Piotra zaraz potem, jak on go zdradził. Wzrok Chrystusa skrzyżował się ze wzrokiem Piotra. To wystarczyło, żeby zrozumiał swój błąd i swój grzech. Gorzko zapłakał i poprosił o przebaczenie. Bracia i siostry, jeśli współczesny człowiek zgodzi się, by jego wzrok skrzyżował się ze wzrokiem Chrystusa, to się uratuje tak, jak uratował się Piotr. Jak się nie zgodzi, to skończy jak Judasz. Skończy samobójstwem. Jeśli dzisiejszy świat będzie odrzucał Chrystusa, to znaczy, że pędzi ku samobójstwu. A nieprzyjaciel człowieka, szatan, bardzo pragnie, abyśmy odrzucili Chrystusa i pozostali bez Jego pomocy. A nieprzyjaciel człowieka bardzo pragnie, abyśmy odrzucili Eucharystię, abyśmy odrzucili adorację Najświętszego Sakramentu. Bo czym jest adoracja? Ty patrzysz na Jezusa, a Jezus patrzy na ciebie. Wzrok człowieka skrzyżowany jest ze wzrokiem Chrystusa. Bracia i siostry, i oto ostatni przykład, który chcę wam podać, by podkreślić wartość Eucharystii w naszym życiu. Popatrzmy na życie świętego ojca Pio. 14 sierpnia 1910 roku, kiedy ojciec Pio został kapłanem, mając 23 lata, na obrazku prymicyjnym napisał: Jezu, mój oddechu i moje życie. Dziś, gdy z drżeniem Cię podnoszę w tajemnicy miłości, z Tobą
niech będę dla świata drogą, prawdą i życiem i dla Ciebie, świętym kapłanem, doskonałą ofiarą. Rany krwawiły, gdy odprawiał Eucharystię, powodując dotkliwy ból. To te stygmaty przyciągały ludzi. Ojciec Pio nie był mistrzem słowa. Apostołał w konfesjonale i przy ołtarzu. Sam sposób odprawiania mszy świętej był głoszeniem Ewangelii. Ile nawróceń dokonało się podczas jego mszy świętej? Jeden Pan Bóg wie. Od konsekracji do komunii po jego woskowej cerze spływały aż do kielicha duże łzy. Pisarka Maria Winowska po wizycie w sędziowaniu Rotondo tak opisała swoje przeżycia ze mszy świętej z ojcem Pio. Stanął u stopni ołtarza. Nie trzeba być mędrcem, aby zrozumieć, że znalazł się w świecie dla nas niedostępnym. My, uczestniczący w tej mszy, od pierwszej chwili jesteśmy raptownie wciągnięci w głąb tajemnicy. Stoimy jak niewidomi, otaczający widzącego. Jesteśmy bowiem ślepcami przebywającymi za granicami rzeczywistości. To właśnie jest posłannictwo mistyków. Oni przywołują do życia nasze wewnętrzne oczy, które uległy zanikowi. Oczy przeznaczone do oglądania olśniewającej jasności, nieporównywalnie potężniejszej od światła widzianego okiem śmiertelnika. Ileż to w krajach katolickich jest dusz, którym msza święta spowszedniała. A Padre Pio obala tę rutynę. On po prostu uczy nas oglądać mszę świętą nowymi oczami. Patrzeć w jej głąb, a zarazem jej rzeczywistość. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że ojciec Pio, który przystąpił do ołtarza, cierpi. Jego krok jest ciężki i chwiejny. Niełatwo jest stąpać na przebitych stopach. Żałuje się jak ranny w ręce, zmuszony do oszczędzania każdego ruchu. Podpatruję tajemnicę miłości. Całe ciało sprężyło się w milczącym błaganiu. Obserwuję go ze wzruszeniem ściskającym za gardło. Czas stanął, a raczej czas przestał się liczyć. Nagle wielkie łzy tryskają mu z oczu, a raniona wstrząsane łkaniem zdają się uginać pod przytaczającym ciężarem. Dramat Chrystusowy jest własnym dramatem Padre Pio. Oddalenie między nim a Chrystusem znikło. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Dramat dziejący się przy ołtarzu porywa mnie w swój nurt. Msza staje się moją mszą. Mam wrażenie, że łuski spadły mi z oczu. Nigdy nie przypuszczałam, że jest we mszy świętej tyle do odkrycia. Byłam świadkiem kilku mszy odprawianych przez Padre Pio i nigdy jedna po drugiej nie była podobna. On jest otoczony niewidzialną obecnością, która go otula, wspomaga i podtrzymuje. W pewien piątek byłam świadkiem, jak dyszał, niby zapaśnik w walce nad siły, na próżno usiłując odsunąć przeszkodę, która mu broniła wypowiedzenia słów konsekracji. Dochodziło do walki wręcz, z której wyszedł zwycięsko, lecz zmiażdżony. Kiedy indziej, poczynając od Sanctus, kroplisty pot spływał mu z czoła, zalewając twarz rozrywaną skurczami łkania. Był wtedy naprawdę uosobieniem bólu w walce zagonu. Bywały dni, kiedy wymawiał słowa konsekracji, cierpiąc jak męczennik. Aż na koniec trzyma we wzniesionych rękach hostię. Po palcach jego spływa krew cienkimi stróżkami. Kto by wątpił o obecności rzeczywistej, kto by wątpił
o obecności Jezusa, naszego Pana na mszy świętej, kto by wątpił, powinien słuchać mszy odprawianej przez Padre Pio. I dlatego, bracia i siostry, z tych przykładów zapamiętajmy, że przychodząc na mszę świętą, mamy powiedzieć: oddaję Ci się cały, oddaję Ci się cała. Przychodząc na mszę świętą, mamy mieć świadomość, że tu jesteśmy po to, aby czekać na łaskę. Że tu jesteśmy dlatego, że życie jest zbyt krótkie, aby je tracić na głupoty. Że msza święta to jest zaproszenie przez Chrystusa na ucztę. Że tu jest wasz dom i w tym domu otrzymacie to, co najlepsze. W tym domu otrzymacie miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym domu otrzymacie komunię świętą, która nie jest dla świętych, ale dla was, bracia i siostry, którzy chcecie stać się świętymi. Wśród przygniatających informacji, którymi jesteśmy karmieni każdego dnia, równolegle do tego mają też miejsce piękne wydarzenia na 40-godzinne nabożeństwo z okazji roku ożywienia życia eucharystycznego. Przybyło bardzo dużo Polaków. I czy to nie jest piękne świadectwo godne naśladowania? No oczywiście. Ja się bardzo cieszyłem, że ludzie tak dopisali, bo i nasza wspólnota była, i wspólnota tam jest polska, w Dżolie, gdzie nasz ksiądz Chrystusowiec, ksiądz Tomasz Sielicki opera też tam mszę świętą po polsku i pewno ludzie z innych parafii, Polacy też przybyli na to. Bardzo dziękuję księdzu i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla naszych słuchaczy. Pan z wami. I z duchem twoim. I niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Andrzej Maślejak, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard. Panem Bogiem, szczęść Boże. Szczęść Boże.